Wstawaj, nie udawaj. Czas na budzile. Oktawian. Kogo budzimy? Żonę Martę, żonę Martę. Proszę, żonę mi wkręćcie dzisiaj, proszę. Całą żonę Marty się dzieje. Co słychać? No co się dzieje? Czeka na kurs i niani. Aha. 25 zaczyna w sobotę, ale... Jak to kurs na nianie? To się trzeba takich rzeczy na kursach już uczyć? No trzeba się uczyć, trzeba. Ja myślałem, że to się tak po prostu wie, no nie, mnie nikt nie uczył, a podobno na medal niania ze mnie było. Halo. Słucham. Halo, dzień dobry Pani Marto, witam serdecznie, Piotr Bąk. Na 25 jesteśmy umówieni na kurs, szkolenie dla Pani niań. Witam serdecznie. Witam. Pani Marto, tylko mamy problem z zakwalifikowaniem Pani do odpowiedniej grupy. Wie pani, to znaczy? Wie pani, nie. Czy pani jest nianią początkującą, czy zaawansowaną? Wie pani? To znaczy, to będzie mój start dopiero, niania. No, ja jestem nianią, taką nianią. Pilnowałam 1,5 roku dwójki dzieci. Rozumiem. Nie mam do tego uprawnień. O, może tak. Rozumiem, tak? Dobrze. Wie pani co, Pani Marto, to tak, ja już przejdę do pokoju, tam gdzie jest Kacperek. Dobrze. Kacperek troszkę kwili, wie pani. Tak? Dam panią na głośny, wie pani, i my tutaj dobieramy nianie na podstawie barwy głosu, wie pani. Tutaj nasz Kacper, on jeszcze jak z Kacperkiem nam nie pójdzie, to mamy jeszcze Gabrysię, łóżeczko obok, tu w naszej ochronce. Ja panią już dałem na głośnym, jest pani... Tak. Niech pani spróbuje uspokoić Kacperka. Dobrze? Parety, stawia mnie pan przed takim wyzwaniem na tę chwilę. Ja się przygotowuję do wyjścia z dziećmi do szkoły. To dobrze. Proszę tak na jednej Kacperku, nodze. Kacperku, kto to mówi do ciebie? Co ty... Kacperek. Jest Kacperek? Co on porabia? Co porabia? Kruszynka porabia. Ja go pogilam, bo ja słyszę, że pani go teraz gila po stópkach. Dobrze, tak, świetnie. Tak, pogilkamy troszkę. Pogilkamy. Podobało się, Kacperku. Jak miło. Może jeszcze, Kacperek. No taki grzeczny, taki grzeczny muszę być. Pewnie, że tak. Oj. Tak, to nie fajnie, jak się złoczy. Oj, Kacperku. Oj. A ja słyszałam, że się zdenerwowałeś chyba. No to wie pani co, bo jednak... Tak. Kupcia wyskoczyła, po prostu. No to za chwilkę przewieziemy pieluchę. Oczywiście. Nie ma żadnego problemu. Pewnie, od brudnej roboty to jest Oktawian, prawda? Tak. A słuchacze radia RMF Max marzą o takiej niani. Kochana Marto, witaj na antenie. Wszystkie kwalifikacje, Marta, nic więcej nie trzeba, a Oktawian ci szybko wyjaśni, o co chodzi. Oktawian, teraz ty, proszę, Cześć kochanie, pozdrawiam cię serdecznie. Nie gniewaj się na mnie. No mega. Była świetna, naprawdę. Najlepsza, brawo, cudowna niania. Ja już sobie zapisuję ten numer. Następne moje dziecko chce tylko z taką wspaniałą nianią. Tak jest, a jakby Oktawian miał czymś dostać w głowę za tą budzillę, to jest poduszka. Jedna i druga od Fabryki Dobrych Materacy. Mamy dla was prezenty. 2 poduszki. Proszę bardzo. Także miękkiego dnia, miłego. Cześć. Oj, będzie mięciutki na pewno. Dziękuję. Gilasz stópki, Oktawian. Do końca roku. Wstawaj, nie udawaj. Zapamiętajmy. Maciek Rock i Irek Jakubek. Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max. Hity na maksa.